Pierwsza w nowym roku szkolnym akademia, pierwsza jeszcze organizacyjna lekcja z nauczycielem, a także pierwsze powakacyjne rozmowy ze znajomymi ze szkolnej ławy. W Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Będzinie Łagiszy odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Witam Was, moi kochani, czyli wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy zaczynają swoją przygodę z edukacją szkolną. Jak zawsze nowy rok szkolny to również liczne wyzwania edukacyjne, które stoją przed miastem. Będzin stara się, żeby oświata rozwijała się w dobrych warunkach. Temu też i służą dodatkowe środki na dodatkową organizację, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia sportowe, klasy sportowe. Myślę, że tutaj już wiele w tej dziedzinie zrobiliśmy i ten rok będzie też obfitował w takie przedsięwzięcia, które będą służyć i tym najmłodszym, i tym starszym. U progu nowego roku szkolnego wielu uczniów oczywiście pozostaje jeszcze w klimacie wakacyjnym. Miło spędzony czas, prawda? Tak, właśnie. Dokładnie. I... A w szkole nie jest miło? To zależy. Zależy, z której strony patrzymy. Z której strony, właśnie. Jeżeli chodzi o znajomych, no to tak, to jest śmiesznie nawet na przerwach czasami, ale jeżeli chodzi o lekcje i niektóre nawet, to nie. Nie jest też fajne to, że trzeba się uczyć, prawda? Nikt nie lubi, żeby się uczyć, prawda, chłopaki? No. Ja się cieszę. A czemu się cieszysz? No trochę tęsknię za szkołą. Motywacją podczas zawsze przecież trudnego wkraczania w wir prawie rocznej nauki jest myśl o swoim ulubionym szkolnym przedmiocie. Biologii. Ja personalnie najlepiej lubię język angielski, ale to jest każda innego, indywidualna sprawa. Odnotujmy, że rozpoczęty właśnie rok szkolny 2013-2014 zakończy się 27 czerwca przyszłego roku. Uczniowie i nauczyciele, owocnej pracy.